Cześć moi drodzy, z tej strony Andrzej Tucholski, psycholog biznesu, strateg od skuteczności, zajmuję się wysokosprawczością i po raz pierwszy w historii podcastu, przekonajmy się, nie jestem przy swoim mikrofonie jestem sam, ale w studiu nie jestem sam, mianowicie z pierwszej w historii podcastu gość, i to gość szczególny, gdyż ja również miałem mieć przyjemność być z kolei pierwszy w historii podcastu tegoż gościa wiele lat wcześniej. Jest ze mną mój serdeczny kolega, dziennikarz, prezenter radiowy, telewizyjny, facet, który gada, a który od jakiegoś czasu nie tylko gada, ale również produkuje gadanie. Współzałożyciel Studia Plac, który zajmuje się produkowaniem, ale również pisaniem i generalnie robieniem wszystkiego, co może dotyczyć podcastów. Sam również ma podcast, który się nazywa Tak Słucham i jest poświęcony rozmowom z różnymi ludźmi. Marcin Łukasik. Dzień dobry, czy to jest ten moment, w którym mogę się odezwać? Możesz się odezwać, cześć. Super miło, dziękuję serdecznie, nie wiedziałem, że jestem pierwszym gościem ever. No podcast ma 2,5 roku z przerwami kilkadziesiąt odcinków, w sensie liczba odcinków nie jest równa liczbie tygodni, ale zawsze był to solo project, więc okay. Jesteś pierwszy raz u mnie. Trochę presja. No słuchaj, miej się dobrze. jesteś u mnie gościem, bo wszystko, o co się... Ja zawsze mam takie poczucie, że ja stoję na ramionach gigantów, bo wszystko, z czym ja się zajmuję, wszystko, co robię, to jest coś, co poznałem, przeczytałem. Oczywiście nie jest to tak, że mam zamiar grać w jakąś, wiesz, fałszywą skromność, że moje myśli są bezwartościowe, bo gdzieś tam przypisuję im jakąś radochę, przynajmniej ja mam z tego, że ja sobie myślę, ale ostatecznie wszystko płynie z tego, że masa ludzi coś wymyśliła, czym się zajęła, coś zaprojektowała, coś powiedziała, coś napisała. Okay. Ja miałem tu dużą przyjemność z tym obcować i bardzo mnie rajcuje móc pogadać z tobą, czyli z człowiekiem, który życie zrobił z rozmawiania z ludźmi. To bardzo mi miło. No ja faktycznie, jakby long story short, ja zacząłem gadać z ludźmi bardzo wcześnie, bo ja zacząłem pracować w radiu, jak miałem 15 lat. Nice. To była pierwsza klasa liceum. Miałem takie historie, że na przykład na próbne matury się dwa razy spóźniłem, bo grałem poranek w radiu. I faktycznie ta umiejętność gadania z ludźmi, jak patrzę holistycznie, najpierw 10 lat na antenie, teraz różne podcastowe zawijasy od własnego po produkowanie podcastów dla innych. Uważam, że umiejętność gadania z ludźmi jest czymś, co jest świetne, jakby bardzo lubię tego skilla. Uważam, że on jest bardzo przydatny, bo absolutnie zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś, że to jakby trochę w ludziach są te historie i od ludzi można się bardzo dużo nauczyć. I ja patrzę na to dwutorowo. Po pierwsze, szukam ciekawości w ludziach, trochę nie zakładając żadnego filtra, to znaczy tak samo ciekawa jest dla mnie historia kierowcy Ubera, momentu, w którym mogę porozmawiać, nie wiem, stojąc w kolejce na poczcie z panią, bardzo lubię rozmawiać z osobami starszymi, które, i tu jest, uważam, że jest sytuacja win-win, ponieważ oni mają niesamowitą wiedzę. To jest też grupa, która jest często niepytana, nie? No właśnie, natomiast a to oni mają wiedzę, oni mają to doświadczenie, gdzie możesz zestawić sobie, ja uwielbiałem rozmawiać z moimi świętej pamięci dziadkami, gdzie możesz trochę zestawić każdą perspektywę od relacyjnej, przez biznesową, przez lifestyle, co chcesz, po prostu zapytać swoich dziadków, czy inne osoby starsze, o to, jak to wyglądało w ich czasach. Babciu, nie? Jaki miałeś lifestyle? Nie no, wiesz, ja bardzo lubiłem pytać moją babcię o to, a jak tam, wiadomo, dziadek miłość na całe życie, ale przecież inni chłopcy też byli. Mm-hmm. I dowiadujesz się trochę, jak randkowanie. Randkowanie kilkadziesiąt lat temu, to jest temat stary, to fakt. Tak, więc to jest jedna perspektywa tego, że po prostu taka ciekawość ludzi i tego, że oni mogą, od nich się po prostu można bardzo dużo nauczyć. A druga, taka już takie typowe narzędziowe podejście do umiejętności rozmawiania jest takie, że w momencie, nie wiem, czy spotykasz takie osoby, które trochę prowadzą z tobą rozmowę na zasadzie, a co u mnie? Aha. I w momencie, kiedy ta osoba, ja czasami rozumiem, że ktoś się musi wygadać, albo nie wiem, spotykasz na imprezie kogoś, kto po prostu jakby rozmowa polega na tym, że on mówi. W takim momencie ja zaczynam zadawać pytania, bo ten, kto zadaje pytania, prowadzi rozmowę. I jak ta osoba już bardzo chce mówić, to niech chociaż mówi o tym, co mnie interesuje. Więc tak na to patrzę. I love it. Właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, ale trochę się spodziewałem, że nasze brainwaves mogą podróżować podobnymi drogami, bo
każdy z nas być może widział na jakiejś konferencji prasowej albo był na jakiejś konferencji i jak jest segment pytań z publiczności, być może widział lub widziała taką scenkę, że ktoś podnosi rękę, dostaje mikrofon i zamiast zadać pytanie, zaczyna ci tłumaczyć 12 lat, wiesz, swojej historii zawodowej. I to jest dosyć częste. Jest też takie powiedzonko, że gdyby ludzie nie wierzyli, że odezwał się później, to by nigdy nie słuchali nikogo innego. I myślę sobie, że bardzo dużym problemem współczesności jest... Tego dużą teorię teraz rzucę, ale ja gdzieś się na paśmie tego podcastu zmagam z tym, że dorośli są troszeczkę zinfantylizowani współcześnie, z tym, że niestety, co nie jest oczywiście odkryciem jakiejś, wiesz, Ameryki na nowo, ale no żyjemy w pokoleniu mega mocno narcystycznym i wszystko, co w zasadzie wymyślamy w internecie, temu służy. Bo Bo Burnham jakby bardzo często z tego gdzieś tam szydzi w swoich bądź co bądź fajnych stand-upach, że jakby cały internet nas namawia, żebyśmy w kółko broadcastowali. Nieważne co, to jakby każdy z nas jest głównym bohaterem wszechświata, każdy z nas ma swój kanał, nie? Każdy z nas nagrywa TikToka, Instagram i tak dalej. Myślę sobie, że to jest bardzo trudne, żeby w tym środowisku w ogóle nauczyć się słuchać, nauczyć się zadawać pytania. To znaczy powiem ci, że absolutnie, od początku, obserwuję taki trend, że ludzie dużo chętniej chcą kreować, a nie konsumować, co jest trochę oczywiste, natomiast... Stałem się, jak tu się merytorycznie odbić od tego, co powiedziałeś. Odnośnie tego wątku narcystycznego. Uważam, że każda osoba, która występuje na jakiejkolwiek antenie, w internecie, gdzieś się upublicznia, ma ten rys narcystyczny. Trochę musisz wierzyć w to, że twój program, podcast, że kanał, jestem ciekawy. Tak, że on jest może nie najlepszy, ale że dajesz wartość. Ja pamiętam super ciekawą obserwację. Dla mnie było zawsze spotkanie redakcyjne, czy w RMF-ie, czy w Zecie, czy w każdej innej redakcji, gdzie w jednym momencie spotykało się 12-15 prowadzących. No i wiesz, każdy prowadzący ma tak, że przychodzi poranek, mój poranek jest najlepszy, popołudnie, słuchacie tylko popołudnie, wieczorna lista przebojów, no jasne, że tak. I to było ogromne wyznanie. Na takich ludzi w amerykańskim świecie mediów, anglojęzycznie mówi się media personalities, musisz mieć tę osobowość, to ego, tę prezencję, ten taki panasz, nie, który wnosisz na sygnał. No więc właśnie, i jakby to jest bardzo duże wyzwanie, bo z jednej strony musisz mieć właśnie takie poczucie, robię dobrą robotę, z drugiej strony uważam, że super trudne jest zostawienie przestrzeni na właśnie to, co mówisz, dla ludzi, dla gościa, jakieś takie jego poprowadzenie. Wszystkie postaci ze świata dziennikarstwa, którymi ja się inspirowałem, ale które też tak naprawdę ludzie dalej nimi się inspirują, podkreślają, że tym nawykiem takim niezbędnym jest bycie ciekawym. Jak szeroko byśmy tego nie nazywali, to po prostu bycie ciekawym ludzi. Ale też ja często widzę sytuację, kiedy z kimś rozmawiam i ktoś ma... Słucha mnie, patrzy na mnie i ja widzę w jego wzroku, że on tylko czeka, aż ja postawię kropkę, żeby powiedzieć swoje, nie? Że trochę już kolejne pytanie jest w bani i nieważne, czy za chwilę, wiesz, skręcę tam w budowanie kajaków, czy każdy inny jakiś abstrakcyjny temat, już jest kolejne pytanie i za chwilę będziemy o tym rozmawiać. To myślę, że jest bardzo dużym wyzwaniem i trochę tego nie ma, no ale to wiesz... Wiesz co, wejdę ci w słowo, bo... Odniosłeś się do redakcji i ja właśnie zawsze mi imponował sznyt dziennikarski. Ja jakby trochę wyczuwam natychmiast osobę, która była dziennikarzem w internecie, bo dziennikarz musi umieć lśnić samoczynnie. W sensie musi mieć ten błysk, by umieć, wiesz, udźwignąć program na przykład na żywo, ale też przepotężną funkcją dziennikarza jest oświetlić gościa. To gość ma wypaść ciekawie, no nie? I to jest jakby, zawsze myślałem, zawsze to mi imponowało i zawsze to odbierałem jako przepiękną sztukę, być jednocześnie osobą bardzo ciekawą, bardzo potrafiącą samodzielnie jakby zapełnić 15 minut, a tak teraz mówiąc pragmatycznie i cynicznie, czasem trzeba po prostu zapełnić taśmę, nie? Trzeba gadać przez 10 czy 12 minut, trzeba być ciekawy w tym momencie. A z drugiej strony właśnie jest ta umiejętność, żeby to druga osoba była gwiazdą, żeby to druga osoba w tym momencie zaproszona, wiesz, jeśli pracujesz bardziej w newsach, no to będą ludzie już zupełnie cywile, którym coś się stało lub coś o czymś wiedzą. Jak pracujesz w jakichś programach rozrywkowych, no to zapraszasz w ogóle kolejne egotystyczne jednostki, które lubią sobie wypaść. I zawsze mi imponowała ta umiejętność przeskoczenia, że dobra, ja teraz jakby ja zabawiałem, ale teraz proszę gościu, wiesz, ja jestem tak naprawdę ciekaw ciebie, proszę powiedz coś, co i uboga ci program.
co ty będziesz szczery z tym, co ty chcesz poczuć, ale również będzie bardzo wartościowe dla rozmówców i, sorry, dla słuchaczy. I robię teraz taki segue, a może trochę niezręczne takie przejście właśnie w tę stronę. Ja gdybym z tobą sobie gadał w pubie, najprawdopodobniej rozmawialibyśmy inaczej, ale mówienie w podcaście jest dosyć specyficzne, bo mamy obaj poczucie odpowiedzialności za czas i uwagę odbiorców. Czy ty czujesz, kiedy przeskakujesz z trybu mediowego na tryb zwykły, czy... całe życie gadasz z ludźmi tak, żeby to było, wiesz, być może ciekawe, w jakiś sposób obiektywne? Jakie masz do tego wyczucie, podejście? Ja, moje ostatnie obserwacje są takie, że mam bardzo dużą presję. Ja mam taki charakter, że lubię idealne momenty. Lubię, kiedy coś jest takie mięsne, pełne, że jak idziemy na rower, to idziemy na rower. Jak rozmawiamy na imprezie, to rozmawiamy na imprezie. Że to będzie taka, wiesz... Ja na przykład tak z rok temu wyrzuciłem small talk ze swojej codzienności, bo miałem kilku takich znajomych, z którymi się spotykaliśmy regularnie na śniadanie, na lunch, gdzieś tam wyjść i tak sobie... pieprzyliśmy głupoty. I ja po prostu któregoś dnia miałem taką refleksję. Minęły 2 godziny i że znamy co? Się od kilku lat i ja nic o tobie nie wiem. I zacząłem zadawać konkretne pytania, więc trochę wszedłem w taką zaangażowaną, pełną rozmowę. Ale do czego płynę? Jest to trochę karą. Mianowicie ja mam takie oczekiwania, że każda rozmowa, każda chwila, każdy jakiś taka przestrzeń będzie czymś pełnym i taka wyciśnięta jak cytryna i że w ogóle katarzys. Rozmawiamy, jakie to będą złote myśli. A czasami masz tak, że co jest dla mnie bardzo frustrujące, że teraz jak byłem miesiąc na Sri Lance, to też taki ciekawy etap poznawania wielu ludzi w bardzo szybkim tempie, gdzie wiesz, spotykasz kogoś w barze, rozmawiacie 2 godziny i prawdopodobnie więcej tej osoby nie spotkasz. Natomiast też czasem miałem takie, weź pogadajmy o czymś konkretnym. A ludzie nie zawsze tego chcą, więc ja często jestem bardzo rozczarowany, że to jest taka miałka rozmowa. Też czasami myślę sobie, okej, nie wszystko musi być na 100%. Natomiast to odnośnie czego pytałeś, czy da się przełączyć trochę ten tryb? Nie do końca. Mm-hmm. No kurczę, nie do końca. Bo moi znajomi gdzieś tam z czasów liceów, jak się spotykaliśmy... czy przecinamy się co jakiś czas, to niektórzy mają takie wrażenie, że mówi, kurczę, siedzimy wiesz, w klubie, to nie jest wywiad, nie? Ja mówię sobie, no wiem, że to nie jest wywiad, ale jestem po prostu ciekawy, co u ciebie. Ja nie chcę, żebyśmy się, wiesz, spotykamy się przy barze i ja nie chcę słuchać historii, o, ten kupił nowy samochód, ten... co mi to obchodzi? Jakby... co miłego wydarzyło się dzisiaj u ciebie? Mm-hmm. Ja lubię zadać konkretne pytanie, co często spotyka się z takim... Myślę, że ludzie trochę boją się o takich rzeczach gadać, bo ja na przykład nie mam najmniejszego problemu z tym, żeby opowiadać o trudnych rzeczach, o rzeczach, które mi nie wychodzą, żeby zderzyć swoją perspektywę z jakimś takim, żeby poruszyć jakiś taki temat, gdzie kurde, pogadamy sobie te 2 godziny i ja będę miał poczucie, ale kamień milowy przeleciał, nie? Albo też przyznać, nie mam pojęcia. Jak nie wiem, co powiedzieć, jak ktoś opowiada mi jakąś historię i nie wiem, jak się od niej odbić, to mówię, to ciekawe. I that's crazy. I prawda jest taka, że to jest dla mnie faktycznie ciekawe, w pewien sposób inspirujące. Czasami tego nie rozumiem, bo też często gadasz z kimś, ktoś mówi, no, wiadomo. I wiesz, że to jest takie stawianie kropki na zasadzie, gówno wiesz, jakby to w ogóle nie klei, czekasz, żebym skończył, nie? I na przykład trochę płynąc do brzegu, ja mam tak, że kiedy się... jestem strasznie sfokusowany na taki quality time, że jak z kimś się spotykam i ktoś jest niezaangażowany w to nasze spotkanie, na przykład siedzi w... zadaje mi pytanie, czy nie wiem, po prostu gadamy sobie i on zaczyna dłubać w telefonie, czy ona, to ja przestaję mówić. Ja mówię, nie, napisz sobie spokojnie tego SMS-a. Napisz sobie SMS-a, easy w ogóle. To nie jest tak, że jesteś zamknięty, czy jesteśmy w jakiejś szklance. Po prostu to jest moment, kiedy... Okej, ty musisz napisać SMS-a, napisz, poczekam i teraz już mogę odpowiadać. Bo ja nie mówię po to, żeby zająć czas, tylko żeby gdzieś tam zderzyć te przestrzenie, więc uważam, że cholernie trudno jest wyjść z roli. Wydaje mi się, że w dobrą stronę skręciłeś, bo jeśli cokolwiek, to chyba bardziej szkodliwe jest przeżycie 10 lat na takiej miałkości, niż 10 lat na okazjonalnym spince z człowiekiem, ale zawsze dążeniu ze szczerego serca do głębi, nie?
To jest no, chyba ryzyko warte gry. No to jest takie, ja szukam, co jest trochę moją taką karą, ciężarem właśnie tych sytuacji idealnych. Teraz podróżując miałem taki tryb, że przez cały tydzień spałem w hostelu, gdzie płaciłem $5 za noc i byłem w 16-osobowym pokoju, ale raz w tygodniu bukowałem super drogi hotel. I masz bardzo takie skrajne, wyraźne doznania. Tutaj jesteś low budget i po prostu żyjemy sobie super budżetowo, ale masz w tygodniu taki jeden dzień, kiedy nice. Czujesz się, wiesz, jak król życia. Więc ja trochę szukam takich sytuacji i myślę, że by the end of the day jest to, lubię to, nie chciałbym tego zmieniać, ale jest to, kurczę, trudne, bo idziesz sobie na zachód słońca, myślisz, taki średni ten zachód słońca, planowałem go lepiej, nie? Ale, albo ktoś się spóźnia, albo no nie wiem, coś sobie układasz w głowie, jakąś taką właśnie sytuację idealną i coś się zmienia i ja uczę się cały czas tego, żeby to akceptować, że nie zawsze wszystko jest takie wykręcone na maksa. Ale często też jestem sfrustrowany, że nie jest to na 100%. Wiesz co, odbiję się od ciebie anegdotą. Czytałem kiedyś biografię Salwadora Dali. I Salwador Dali miał taki zwyczaj. To był w ogóle ciężko szurnięty ziom, tak mówiąc pogodnie i kolokwialnie. Prawdziwy artysta. Tak. I on miał takie coś, że chodził po ogrodzie i szukał idealnej brzoskwini, ale potrafił jej stary szukać, wiesz, pół godziny. I kiedy już znalazł idealną brzoskwinię, obracał ją w dłoni przez minutę, szukając idealnej strony, brał jeden gryz, po czym rzucał resztkę brzoskwini, wiesz, z klifu do oceanu, bo wiedział, że drugi gryz już będzie tylko po widokiem pierwszego. Bardzo ładna historia. Więc on był dopiero fetyszystą scen idealnych. Myślę sobie, słuchając ciebie teraz, myślę sobie o tym, że jesteś na wąskiej granicy, bo żeby móc realizować to, jakie masz podejście do życia, musisz być bardzo, jak to się przyjęło mówić modnie, mindful. Nie da się być mądrzej głęboko w rozmowie, nie będąc tu i teraz w tej rozmowie. Nie da się docenić momentu idealnego, nie będąc tu i teraz w tym momencie. A przychodzi ci z łatwością bycie tu i teraz, czy myśli ci się rozbiegają? Bo to mnie fascynuje, bo mówisz o tym, jakby to była bardzo elementarna część ciebie, bycie tu i teraz i poszukiwanie tego ideału, a znam ludzi, którzy, wiesz, lata dążą do tego, żeby nie być wiecznie w roztrzepanym umyśle, który trochę jest 2 lata temu, a trochę za 3 miesiące, a trochę nigdzie. A więc bardzo, bardzo jestem ciekaw, czy to jest coś, to jest coś, co trenowałeś, to jest coś, wiesz, a na czym jakoś tak mocno się skupiałeś, czy masz po prostu predyspozycję do bycia tu i teraz w sytuacjach? Myślę, że wynika to z tego, że mnie strasznie frustruje miałkość i takie taki konsumpcjonizm i takie, że to jest szybkie i bezwartościowe i nic za tym nie idzie. Na przykład ja od 3-4 lat bardzo dużo biegam i dla mnie kluczowe w momencie startu półmaratonu, maratonu, każdego innego biegu jest moment kryzysu. Mianowicie ja trochę, nie chcę powiedzieć, że czekam na to, ale dzisiaj żyjemy w takich czasach, że bardzo łatwo jest uciec od problemu. Dostajesz niewygodnego maila, możesz tam odłożyć telefon, odpiszesz za pół godziny coś tam. Masz jakieś myśli, to sobie poskrolujesz Instagram, coś tam na TikToku. Chodzi mi o to, tak, że mamy kulturę gratyfikującą to, że ktoś cię zostawia na scene, nie? Na Messengerze, zamiast się skonfrontować z wiadomością. Ucieczka jest moment. Opowiedz mi, czym jest moment kryzysu w biegu. To jest sytuacja, w której nie możesz uciec od problemu. Mianowicie przy takich długich startach, czyli właśnie półmaraton, maraton, biegacze mówią, że pojawia się coś takiego jak ściana. I ja to miałem biegnąc maraton warszawski. Mam taki filmik z 30 kilometra, gdzie wszystko super, idzie zgodnie z planem. I w pewnym momencie zaczynają, myślisz sobie, mam źle zawiązane spodenki. Gość, który biegnie obok, hałasuje. Muzyka cię denerwuje. Na stacji, gdzie podają napoje, ktoś ci zalał rękę. Wszystko cię zaczyna frustrować i nie wiesz, co się dzieje. I myślisz sobie... Przestymulowany się robisz, rozdrażniony. I chodzi o to, że masz problem tu i teraz i albo go dźwigniesz, albo go dźwigniesz. Mhm. Że trochę szukasz i myślisz sobie, okej, zostało 10 kilometrów. 10 kilometrów, ale masz już 30 w nogach. I dla mnie kluczowa jest sytuacja, w której ja pamiętam biegnąc, że zaczynasz sobie, nie wiem, patrzeć się w asfalt i liczyć te linie, które mijasz. Pamiętam 2 kilometry przed metą, popatrzyłem się na gościa, który biegł obok mnie i mówię, co, już tylko 2 zostały, a on się odwrócił i mówi, nie mam pojęcia. Oh, wow. I to jest, wiesz, i to jest
jest taki moment, że musisz to dźwignąć w tym momencie, więc to jest dla mnie kluczowe, żeby od tego, że musisz to trochę teraz przepracować, zwłaszcza, że wiem, jak na co dzień łatwo jest uciec od problemu, a to zaangażowanie jest, no mówię, jest trochę karu. Ja to po prostu lubię, taki, nawet nie chodzi o to, że to muszą dziać się jakieś rzeczy. Jacek Walkiewicz bardzo dużo o tym mówi, ja byłem z nim bardzo zainspirowany na etapie mojego liceum, takiego, że jesteśmy, jak pracujesz, to ci oczy szczypią od monitora, jak idziemy na imprezę, to tańczymy, aż gubimy buty, że to jest wszystko takie, kurcze, dzieje się, jakby często... Pamiętam taką historię z poprzedniej wiosny. Long story short, znalazłem grupę znajomych, którzy dobrze wyglądali w internecie i ja tak sobie pomyślałem, kurczę, chciałbym z nimi imprezować. I jakoś mi się udało dostać do tej grupy, tam kogoś poznałem i spotykamy się, 12 osób i wszyscy siedzą w telefonach. Ja większość tych osób widzę po raz pierwszy i myślę sobie, ej, ale po co my się tu spotkaliśmy? A, bo ja coś tam rzucam, ja coś tam ten. Moment, w którym ktoś zaczyna nagrywać stories, wszyscy się budzą i w ogóle jest szalona impreza. Kończy się te 15 sekund i znowu wszyscy scrollują. Ja mówię, zagrajmy w coś, pozgadujmy, jak na imię ma pani kelnerka, porzucajmy monetą, jakby no nie mam pojęcia. Zróbmy... Rozumiem, że jesteś dobrym partnerem do długiego road tripa. Nie, no ale wiesz, co chodzi, jakąś gierkę. Jest, jasne. Jest, nie wiem, bo kamień, papier, nożyce, zróbmy teleturniej. Wiesz, żeby coś się działo. Nie lubię się nudzić, a jak... Ale, no nie wiem, no może strasznie zakręciłem w tym momencie. Nie, kumam cię, wiesz, i to dawaj, to rzucę wędkę i cię ściągnę do brzegu, bo kumam, o czym mówisz, bardzo mocno. Masz potrzebę, żeby rzeczy miały jakość, żeby rzecz miała sens, wydarzenie miało sens, żeby nie było momentów, w których po prostu... To jest taka różnica między pracą a popracowaniem. Wydaje mi się, że to jest taka z mojej strony coś, co umiem się odnieść ze swojego życia. To jest różnica między treningiem a potrenowaniem. Widać, ja przez lata podnosiłem ciężary i na siłowni od razu widać, kto przyszedł potrenować i to jest taki snujący się ziomek, który sobie siedzi na komórce dłużej niż trenuje, wiesz, sety, który tak trochę nie wie, co robić, czyta sobie opisy maszyn i tak dalej, a są takie świry, które albo mają to w głowie, albo mają wydrukowane i sobie przyczepiają taśmą klejącą normalnie, to jest mój kawałek ściany, tylko podchodzą, a dobra, teraz bice, nie? I po prostu grzeją ten trening 45 minut, dziękuję, do widzenia, pa, aż tyle nie trzeba być na siłowni. Dobrze rozumiem, że to właśnie polega z swojej perspektywy na tym, żeby ta rzecz była gęsta i jakościowa? Tak, natomiast i odnosi się to do wszystkich sfer życia, w sensie ja potrafię godzinami pracować, a potem pójść na imprezę, bawić się do rana i jeszcze rano sobie o 7 pójść pobiegać. I że ja czuję, ach, ale wyciśnięte, nie? Natomiast... smutny element tego wszystkiego jest taki, że masz trochę wewnętrzną presję, żeby to wszystko było jakościowe, a to nie tylko od ciebie zależy. Czasami jest tak, że no po prostu coś jest, kurczę, zwykłe. Mhm. Jest takie... No zwykłe. Sam się wybiłem z poprzedniego pytania, bo zacząłem mówić, że podążasz cienką granicą i najpierw się spytałem o ten mindfulness, ale z drugiej strony jest właśnie to, że poświęcając aż taką uwagę wszystkiemu, co się dzieje dookoła, nie sposób nie próbować tego kontrolować. I to jest problem, z którym się wszyscy zmagamy. Ludzie lubią kontrolę, czujemy się bezpiecznie, kiedy kontrolujemy. To jest rzecz, która jest nie do wyplenienia z naszej psychiki, z naszych potrzeb. Z drugiej strony... nie da się kontrolować rzeczy, nie? I jakby człowiek jest tym szczęśliwszy, im szybciej i bardziej w pełni się skapuje, że trochę jest liściem na wietrze i ma ogromne szczęście, gdy trochę może nagiąć swoje łodyżki, by gdzieś polecieć, gdzie by chciał, ale oprócz tego życie po prostu zasuwa, no nie? Próbujesz jakoś walczyć z tym filmem kontroli, próbujesz bardziej mimo wszystko zwiększać swoje moce sprawowania tej kontroli, bawisz się w reinterpretację. Co robisz, by uniknąć frustracji na tym tle? No tak, dla mnie... kluczową umiejętnością w życiu jest skuteczność. Nice. Że i skuteczność i niezależność. Jakby to są rzeczy, których się trzymam jak mogę. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla mnie teraz było, jak podróżowałem po Sri Lance, taka dynamika relacji. Mianowicie ja pojechałem sam, więc trochę masz presję poznawania ludzi i z jednej strony jest to możesz traktować to jako nawyk czy umiejętność, ale każdego dnia musisz zrobić ten drobny krok, zwłaszcza, że są to bardzo takie krótkie relacje, to znaczy poznajesz grupę ludzi, o jest super i masz takie poczucie, okej, mam znajomych, wstajesz rano, a oni właśnie dzisiaj wyjeżdżają. Mhm. Albo ty zmieniasz hostel i po prostu i od nowa nie znasz nikogo i każdego dnia musisz zrobić taki drobny krok do przodu. Z jednej strony to zagadanie wydaje ci się już takie nawykowe, a z drugiej strony miałem kilka takich dni, że myślę sobie, dzisiaj z nikim nie pogadam, jakby jestem zmęczony, idę spać.
Więc trochę szukam takiej dekompresji i takiego poczucia, że nie zawsze musi być idealnie, ale jest to frustrujące, jest to trudne. I poszukiwanie takiego balansu daje sobie przyzwolenie na to, że się sytuacje zmieniają, że może być elastycznie, że tu zostanę dłużej, tu coś poprzestawiam. Natomiast jest to... nieustanna walka i trochę nie ma odpowiedzi, przynajmniej ja jak gram sobie w tę grę, to mam tak, że właśnie to, co rozmawialiśmy, zapraszamy na drugi podcast, który jest u mnie, nie wiem, kiedy twój się pojawi, no ale... Tuż po. Aha, tuż po, no okej. Okay. To też to, co wspominaliśmy o tej cienkiej granicy pomiędzy byciem dobrym dla siebie, a po prostu opieprzaniem się. I no, ja też dlatego pytałem cię o to, bo trochę nie umiem znaleźć odpowiedzi. Gdzie jest takie bycie ach, dzisiaj jakby, i to właśnie wracając, Jacek Walkiewicz kiedyś też mówił, że odwaga, to, że przez cały tydzień byłeś odważny, to nie znaczy, że jutro będziesz odważny. Mhm. Możesz po prostu, dzisiaj jest nie mój dzień i no dzisiaj będę słabym robaczkiem, no sorry. Z jakiegoś powodu moja głowa mi teraz wypluwa cytat ze świętego Augustyna, raz wybrawszy codziennie wybierać musisz. No więc właśnie, jakby, że jest to, ja rozumiem, że może być to frustrujące, mnie to strasznie frustruje, jasne, że nie da się przyjąć jakiegoś założenia, że w kwietniu będę odważny, a tam w maju będę się, no będę się wysypiał, to sobie możesz założyć i pilnować się tego. Ale że w tych relacjach międzyludzkich tych klocuszków jest tak dużo i układanie tego Lego jest, no kurczę, nieustannym procesem. No, jedyne, co możesz robić, to w sobie nosić taką bańkę swojego spokoju, swoich planów, nie? Swoich decyzji. Tak. Natomiast rzeczą, która dużo zmienia, moja siostra przez kilka lat mi to wbijała do głowy, ja miałem taki system funkcjonowania do celu, super coachingowe hasło, ale miałem tak, że coś sobie założę i ja trochę wiedziałem, że to zrobię, prędzej czy później. Natomiast zmieniłem podejście na takie enjoy the ride, że okej, okay, mam założone, że tam do maja będę miał coś, ale w sumie czy to będzie w lipcu i czy to będzie tak naprawdę, czy może będzie kompletnie inne, że trochę angażujesz się w ten proces, czyli dalej poszukiwanie zaangażowanej codzienności, ale takiej może wyjść inaczej, że jest to trudne, że pojawiają się nowe elementy, o których nie miałeś pojęcia, no trochę po prostu grasz w tę grę, kurde. Bardzo mi się podoba w tym, co opowiadasz, że masz bardzo duży szacunek dla swoich predyspozycji charakteru. Lubisz tą wysoką jakość, lubisz się skupiać, lubisz być tu i teraz. I opowiadasz mi teraz taką, dla mnie przynajmniej, mocno inspirującą historię o przekierowywaniu tego, na czym się skupiasz, od czego wymagasz tej jakości. Bo faktycznie, chodzą mi teraz po głowie anegdoty, jedna po prostu za drugą, za siódmą, o ludziach, którzy mieli bardzo wysokie wymagania od siebie. Byli i wymagali i skuteczności, i... Ja mam wrażenie, że perfekcjonizm jest trochę źle rozumiany, bo większość ludzi, którzy gdzieś tak biorą metkę z mediów, są perfekcjonistami, są po prostu ludźmi, którzy lubią robić sprawnie, dobrze i do celu. Tak, tak, tak. I to jest jakaś taka trochę... Jak jest perfekcjonizm, to byłby jakiś skutecznionizm, a najprawdopodobniej. No, no jesteś częścią tego problemu, zresztą tak samo jak ja. I myślę sobie, że to jest bardzo fajne przekierowanie, które teraz i obserwujesz u siebie, o nim mi opowiadasz, że z tego wymagania jakości od, wiesz, efektu finalnego, wymagasz jakości od procesu w trakcie. Zamiast skupiania się, czy to będzie taki, wiesz, gęsty, piękny, pyszny efekt finalny. Jasne, że i tak tego wymagamy, bo jesteśmy tylko ludźmi, nie? To jest naturalne, że chcemy i fantazujemy o takich rzeczach, ale chcę, żeby też było quality piękne, wiesz... Każda minuta dochodzenia tam. Wydaje mi się, że z perspektywy wieloletniej to jest bardzo zdrowe psychicznie, bo kurczę, nawet mówię co teraz o takim najbardziej negatywnym outcome'ie, chroni przed mega potężnymi, gorzkimi rozczarowywaniami, bo jeśli ty lubiłeś każdą minutę procesu, to już tam kij, tak jak mówisz, nawet jak coś wyjdzie w lipcu, czy w ogóle, czy trochę inaczej, no to tam już wiesz. Jakoś to przeżyjesz, nie? Jakoś to sobie zracjonalizujesz, ale gdybyś zwieszał całą jakość tego, co robiłeś 3 miesiące od tego wydarzenia, które ma być w maju i ono się nie wydarza, bo będzie trochę inne, no to tu już naprawdę... Ja nie wiem, jak inaczej wyjść z takiej frustracji, niż po prostu eksplodować, nie? W pewnym momencie. A to jak mi tak przyszło do głowy, słuchając ciebie. Wiesz co, o inną rzecz chciałbym się ciebie spytać, bo to, co w tobie bardzo cenię i bardzo lubię, to, że nie czuć w tobie, bo nie masz z tego, co widzę i znam cię to już kilka lat, które mamy kontakt, nie ma w tobie w ogóle wyrachowania ani cynizmu. Jesteś takim człowiekiem, który się po prostu rzuca na banie w różne projekty. Jak coś sobie wymyśli, to się w to pcha. Wiadomo, że wszyscy mamy jakieś różne poziomy energii, albo akurat po prostu musimy trochę wyluzować, bo nas spaliło za dużo pracy, ale nie ma w tobie.
wyrachowania i cynizmu, a nic tak nie generuje wyrachowania i cynizmu, jak bardzo często powtarzalna rzecz, która nie spełnia naszych oczekiwań. To jest forma troszeczkę, wiesz, forma bronienia się przed wyuczoną bezradnością do pewnego stopnia. Jak to robisz, że wchodzą, czy to jest tylko i wyłącznie zawdzięczasz to tym przerwom, że przez ten miesiąc podróżowania po Sri Lance wchodziłeś w te krótkie relacje, ej, mam super ziomków, ale na dwa dni, nie, bo jedziemy sobie do Elli, że wchodziłeś w te kolejne relacje, jak mniemam, bez cynizmu i wyrachowania, bo nie dałyby ci one radości, a dużo ludzi ma z tym problem. No nie, to jest tak, to z jakiegoś powodu kminie teraz, że to jest taki, wiesz, problem sceny randkowej. Jak próbujesz kogoś poznać i chodzisz, nie wiem, dwa razy w tygodniu na randkę, bo po prostu chcesz kogoś poznać, no to w pewnym momencie to przedstawianie się, kurde, już, tak. Już masz w dupie te swoje własne anegdotki, kim ty jesteś, nie? Jakby to się robi takie, naprawdę jest ciężko w sobie wypracować za każdym razem entuzjazm, a jak się nie idzie z entuzjazmem, to się trochę idzie z wyrachowaniem. A to jest zły pomysł, żeby kogokolwiek poznawać, jak idziesz, wiesz, żeby takie soundbite z siebie wygenerować. Cześć, jestem Andrzej, zajmuję się tym, nie? Gdybym ja tylko z siebie wypluwał takie nagrane wiadomości, to nawet jeśli z kimś się mega dogadam, to nie jest trochę szczere. Ta osoba nie poznała mnie, tylko taką, wiesz, moją personę, taką pasywną, nie? Taką... taki ekran, który postawiłem przed sobą. Jak ty dbasz o to, żeby się, bo to jest normalna rzecz, żeby się wyrachować i trochę spalić i zrazić, a wydaje mi się, że się bronisz przed tym. Dziękuję, to bardzo miłe. Tak nie jest. Myślę sobie, że tak, po pierwsze doświadczenie mediów trochę daje tę perspektywę. Po pierwsze, bardzo wczesny początek. Dla mnie zawsze było gigantycznym komfortem, że ja mogę pytać. Jestem najmłodszy w redakcji, więc mogę pytać. Miałem taki moment, że jak jeszcze pracowałem w stacji akademickiej, to zrobiłem sobie trasę po stacjach radiowych ludzi, którzy mi imponowali. Napisałem maila na zasadzie: cześć Marek, stary brat, czy mogę do ciebie przyjść na poranek? Cześć Marcin Sońta, pozdrawiam. Z którym potem jakby pracowaliśmy na jednej antenie. Nie, czy do Jarka Kuźniara, czy do Michała Figurskiego, przyszedłem i mogłem zapytać, jak wy to robicie, bo ja jestem młody i w zasadzie to nic nie wiem. Kolejny etap jest taki, że w mediach jest taka zasada, jesteś tak dobry jak twój ostatni program. Czyli jest to trochę nieustanna lekcja pokory, bo... wydaje ci się, że jesteś świetny. Musisz mieć ten rys narcystyczny, że grasz dobry program, a z drugiej strony te weryfikacje, że dzisiaj jesteś świetny, a jutro jesteś w ogóle nieśmieszny, nic się nie dzieje, nie klei się, mylisz się, przejęzyczasz się, jakby nie jest to, więc cały czas ten taki moment sprawdzam, czy aby na pewno. I więc jakby to jedna rzecz. Drugie, że... ja pamiętam taki moment, kiedy zwinąłem się z radia po 10 latach na antenie. Zrobiłem to na 2 miesiące przed startem pandemii, gdzie zniknęły mi wszystkie projekty. Ja wtedy przeniosłem się do takiego, mój dziadek kiedyś wybudował domek w lesie nad jeziorem i tam sobie siedzę, jak szukam jakby przestrzeni. I pamiętam, że dla mnie bardzo dużą zmianą było to, jak mi zniknęło radio, bo to taka praca, z którą się utożsamiasz, którą ludzie widzą. I ja trochę zgubiłem wizytówkę, narzędzie. Nie wiedziałem, co teraz robię. I znowu lekcja pokory. Widzisz, wiesz, jakby pracujesz w dużej stacji, wielu słuchaczy, tam przyjeżdżasz na święta, to tam jakaś rodzina mówi, a my to słuchaliśmy, to wiesz, kolega to mówi, o, tam prowadziłeś taki... A w pewnym momencie znikasz, jakby i wszyscy pytają, o co chodzi, więc musisz opowiedzieć tą historię. No i znowu jakby trochę zjazd na dół. I ja trochę patrzę na takie, na jakby na lata doświadczenia, że jest to sinusoida, że grasz program prime time'owy, ale jutro przychodzi jedna ze stacji, w której pracowałem przez 5 lat, miałem 5 różnych naczelnych. I co roku przychodził ktoś inny i mówił, a teraz mamy nowy pomysł na ciebie. I raz jesteś w prime time'ie, raz jesteś w jakiejś nocy w weekend, bo musisz, jesteś zapychaczem. Ale za rok przychodzi nowy naczelny i mówi, będziesz Marcin najlepszy, ale potem przychodzi kolejny, wiesz co, jednak tam się nie podobasz. I że jest to gra i ja też staram się mieć takie podejście, że na przykład ktoś mówi, no tam miałeś radio, teraz te podcasty, jak fajnie przeszło. Ja nie miałem pojęcia, że to wyjdzie. I trochę dalej nie wiem, czy to wyjdzie, czy na przykład ludzie za pół roku nie powiedzą, a podcasty, teraz będziemy oglądać TikToka. I ja wiem, że studio, które mamy, będzie działać jak najdłużej, jak najlepiej, ale też nie będzie to do końca życia. Że ja będę miał jeszcze 4., 8., 9. sytuację, w której muszę jakby znaleźć się od nowa, że trochę nauczyć nowych rzeczy. I co się dzieje?
tutaj zarząd. Studio nie będzie do końca życia? Jak to? No i proszę bardzo. Mamy dźwięk Boga. Zeus z Olimpu kaszlnął zza chmur. Trochę taka perspektywa, że będziesz musiał się nauczyć nowych rzeczy, wejść i tak trochę co te klocuszki od nowa poukładać, więc ja cały czas walczę z umiejętnością tego, żeby ta pokora z tyłu głowy była. Z drugiej strony narcyzm i poczucie jestem świetny, co też potrafi cię, wiesz, wystrzelić w niebo, a z drugiej strony, jeżeli chcesz być zaangażowany w to, co robisz, no to musisz w to wierzyć. No i gierka, no nie kończąc. Fajny, gierka. Strasznie temat teraz poruszyłeś, bo nie da się osiągnąć rzeczy, nie wierząc w nie. Tak. Ja się zajmuję teraz od wielu lat wysokosprawczością, to moi słuchacze akurat wiedzą najlepiej. Takimi głównymi elementami wysokosprawczości jest wewnętrzne umiejscowienie kontroli, czyli nie mi się coś przydarza, tylko ja decyduję, ja reaguję na rzeczy, ale ja, to nie to, że autobus się spóźnił, tylko ja nie zareagowałem należycie, no nie, na spóźnienie autobusu. A drugą rzeczą jest wysokie poczucie własnej skuteczności. I to są takie dwie rzeczy, które są przepotężnie potrzebne, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć. W sensie, jeśli ty masz poczucie, że rzeczy tobie się przydarzają, a tak w ogóle to ty nic nie umiesz, a nawet jakbyś chciał umieć, to ci nie wyjdzie, no to leżysz na kanapie, nie? I tak sobie mijają sezony kolejne życia. Ten, tak jak, wiesz, serialu, no nie? W którym sobie grasz główną rolę. Ale z drugiej strony bardzo łatwo wtedy wjeżdżać i to jest coś, z czym się, mam wrażenie, bardzo mocno zmaga współczesność. Bo bardzo, bardzo łatwo wtedy wjechać w brak pokory, bo musisz w siebie wierzyć, musisz mieć poczucie sprawczości, musisz mieć poczucie tego, że spinasz i że ogarniasz. Ale z drugiej strony, jak się tak naczytałem właśnie filozofii i psychologii, to absolutnie kluczowym elementem tego, żeby to było cokolwiek warte, jest właśnie pokora. I to się wydaje przepotężnym kontrastem, ale osoba, jest takie powiedzonko, nie nauczysz czegoś człowieka, który sądzi, że już wie. Musisz być pokorny, żeby zawsze się dokształcać, zawsze, wiesz, być na tym grindzie z przodu. Każda taka osoba, która naprawdę dużo wyszła, bo mamy kult biografii, mamy kult tak. dużych jednostek. Te osoby, oczywiście zdarzają się tam takie absolutnie szurnięte, zadufane w sobie jednostki, ale tak co do zasady bardzo dużo z tych osób jest paradoksalnie szalenie pokornych, zniosą krytykę, można im zwrócić uwagę. Ja w ogóle tak mam, ja uwielbiam mieć zwracaną uwagę, bo ja zawsze mam taki feel, że właśnie dostałem za darmo czyś gratisowy insight, no nie? Dokładnie. Jak ktoś mi zwraca uwagę w relacji prywatnej, to ja mam taką zajawę, yo, właśnie się dowiedziałem za darmo, jak mogę kogoś traktować lepiej. Kurde, to jest dla mnie... I wiesz, że ktoś cię słuchał, wiesz, że to tak. nie jest taki komentarz na zasadzie... Tak, aha, nie, ktoś mi coś dalej. Powie, ktoś mnie rugnie na przykład za tak, coś, to tak, dla tak. mnie to jest paradygmat moralny, yo, ja chcę być dla tej osoby dobry, właśnie się dowiedziałem jak. Nie będzie łatwiej, nie muszę się domyślać. W środowisku zawodowym, jak ktoś mi zwrócił uwagę, kto się zna na tym czymś, na jaki temat zwraca mi uwagę, jo, jakby, wiesz, normalnie się płaci za audyt, nie? Więc jak ktoś ci za darmo mówi jakoś, wiesz, mega fajny protyp, ja mam takie, ej, dziękuję serdecznie, nie? To jest bardzo dobre. Jak znajdujesz ten balans? Bo my się z nim wszyscy zmagamy, no nie? Że ja to zepnę, ja to muszę zrobić. Jakby, wiesz, stary, współzałożyłeś studio nagraniowe, no nie? To nie jest tak, że jakby przyleciały wróble z papierkami i inne wróble ci znalazły lokal, a inne wróble nagoniły klientów. Nie, jakby to trzeba było spinać, ogarniać, mówić, robić, podpisywać, dziękuję. A z drugiej strony robiąc, bądź co bądź, właśnie teraz się nagrywamy u ciebie, jestem gościem w Studiu Plac, a takie miejsce musi operować z perspektywy pokornej, bo trzeba dostosowywać się do potrzeb klienta, rozumieć, jak wygląda rynek, rozumieć, jak będą wyglądały zmiany. Nawet jeśli ma się jakieś fantastyczne gigaplany, ale one, wiesz, no nie działają, no to sorry, pragmatyzm wymaga, żeby robić drugie. Masz jakiś kompas? Jak próbujesz nawigować między tymi dwiema ścieżkami? No tak, pierwszy element jest taki, że ja cały czas, jakby trochę musisz cały czas obserwować sytuacji, w których ja zaczynam jakąś relację od rozmowy w sklepie po kontakt z klientem i ktoś patrzy na mnie takie, co za pewny siebie typek. I ja wtedy mam takie, okej, muszę się wycofać, że trochę przykozaczyłem, więc jakby cały czas szukanie tego balansu, ale też nie możesz odbierać telefonu od klienta i mówisz, no jesteśmy takim studiem, nagrywamy, ale my to tak serdecznie zasadzie... przepraszamy, no, że żyjemy. Tak, no możecie u nas nagrać, ale to będzie takie w sumie, to nie będzie najlepsze. No więc jakby nie możesz tego zrobić, więc trochę szukanie balansu. Moja perspektywa, tak, po pierwsze z perspektywy takiego zaangażowania, dla mnie super istotne po zakończeniu pracy na antenie, że mam trochę wizytówkę, że trochę mogę się z tym utożsamiać i być w pełni zaangażowany. Pierwszy element. Drugi element obserwowania takiego biznesu to na przykład kiedyś miałem takie założenie, że wspólnicy muszą być takimi samymi osobami. Bullshit. Musicie mieć takie same cele, ale my na przykład z Krzyśkiem jesteśmy kompletnie innymi osobami i to widzę, że działa, bo jeden ma takie, takie i takie cechy. Jakby po co ci dwie takie same osoby?
A tutaj wręcz... Do lepszego zgadywania w kalamburach. Nie, no ale rozumiesz, co chodzi, że jakby jasne. Dwie takie same osoby są, jakby macie te same umiejętności, okej, okay, ale w momencie, kiedy, wiesz, możemy się sprawdzić i zczekować na różnych etapach, to jest ważne. Ja mam trochę taką wkrętkę na zasadzie, widzę, że bardzo duże poczucie know-how daje jakby background radiowy, że to nie jest tak, że my wcześniej handlowaliśmy, wiesz, tam częściami czy amortyzatorami z Chin, a teraz o, idą podcasty, to będziemy robić studio podcastowe. Tylko, że jakby to są audycje radiowe bez muzyki, jakby masz cały know-how, jesteś w stanie rozmawiać z klientem i powiedzieć, słuchajcie, to nie jest koniecznie rozmowa dwóch osób, możecie zrobić 3-minutowy podcast o roślinach i w każdym odcinku będzie inny kwiatek. Jakby, że słuchowiska radiowe, udźwiękowienie, łączenia zdalne, jakby tych opcji jest milion, możemy lepić jak z plasteliny. Ja też mam trochę taką wewnętrzną gierkę, która polega na tym, żeby być jak najbliżej klienta. Że widzę, jak dużo firm tego nie robi i jestem zaskoczony. Ja czasami jak dostaję wyceny, to mam takie, chyba ktoś to z automatu wysłał. Za każdym razem, kiedy na przykład ktoś do nas wysyła zapytanie, ja staram się dzwonić i nawet te 3 minuty porozmawiać na zasadzie, powiedz mi coś więcej o tym projekcie, może będę w stanie coś zaproponować, może tak to ugryziemy, może jakby oczywiście dostosujemy się pod was, bo można u nas zarówno nagrać, jak i możemy coś wyprodukować w całości, łącznie z rzeczami pod socjale i transkrypcją, ale też pogadajmy o tym projekcie, może będziemy w stanie coś zaproponować, natomiast no widzę, że takie zaangażowanie inaczej. Moje doświadczenie z ostatniego roku czy dwóch jest takie, że robienie na siebie daje ci możliwość zaangażowania się w 100% i pracuję więcej, mam wrażenie, niż na antenie, ale daje to takie spełnienie i taką frajdę, mówisz, kurde, robimy fajne rzeczy. Dobra, w relacji zawodowej jak dbasz o tę świeżość, że jak wykonujesz taki 35 telefon do klienta w skali miesiąca, to nie masz takiego, dobra, z kim ja w ogóle gadam teraz? Bo to wyczuć, nie? Do mnie ludzie też dzwonią z masą rzeczy. Ja czuję, jak ktoś do mnie dzwoni i musi, wiesz, czytać z komputera, kim ja w ogóle jestem, bo już ma to w dupie, jest 16, robi to od 9 godzin. A czuję, kiedy ktoś gada i pytając się mnie o mój projekt, realnie chce zrozumieć ten projekt. Dla dobra swojej firmy musisz pytać tak, by ludzie realnie poczuli zaciekawienie, nie? Tym projektem. Jak dbasz o tę świeżość w podejściu do nich? Po pierwsze... Dużym kosztem był mój prywatny podcast, bo cały czas miałem wrażenie, że coś nagrywamy, publikujemy, montujemy, więc cały czas się robią podcasty, mimo że żaden nie jest mój, więc trochę przerzuciłem tę uwagę na klientów. Dla mnie wielką inspiracją w prowadzeniu firmy, agencji i podejściu do klienta jest Tigers i Franek Gorgiew, który wyznaje trochę taką zasadę, on się bardzo inspiruje Aleksandrem Wielkim i on wyznaje taką zasadę, że każde zapytanie należy traktować, jakby to był twój jedyny klient. I kurczę, no nie wiem, po prostu ja to lubię, tak kumam. Upraszczając. Ja to słyszałem w kontekście koncertów na luzie trzech frontmenów różnych zespołów rockowych, że każdy koncert trzeba grać, jakby to był twój pierwszy i ostatni, jedyny koncert w życiu, bo dla kogoś na widowni to jest pierwszy lub ostatni lub jedyny koncert w życiu i jeśli ty wyjdziesz na scenę w sposób wyrachowany, dobra, gramy tour po Europie, a w ogóle to jesteśmy ze Stanów, mamy w dupie, czy to jest Amsterdam, Berlin, czy Hanower, czy Warszawa, wiesz, trochę nie wiemy, gdzie jesteśmy, browarki wypite, zagramy set, ludzie to tak wyczują. Ludzie mamy, to jest taka w ogóle rzecz, która mnie rajcuje jako psychologa, możesz się kształcić, wiesz, to psychologią także się masz, ale ostatecznie każdy z nas ma tak genialny bullshit radar w tyłku, jakby wszyscy mamy tak doskonałą antenę na to, czy ktoś nas zlewa. To, co właśnie fajnie powiedziałeś wcześniej, każdy z nas nie musi mieć żadnego przeszkolenia, żeby wyczuć, że oczy drugiego człowieka są trochę zamyślone, bo tylko czeka, żeby się odezwać, tak, nie? Tak, tak. No, trzeba się na maksa skupiać, na byciu tu i teraz. Znowu ten mindfulness tak trochę widzę, gdzieś tutaj robimy rutkę do niego z powrotem. Też nie chciałbym kreować jakiejś idealnej rzeczywistości. Wiadomo, że są takie momenty, kiedy dostajesz, jakby masz kolejne spotkanie i myślisz sobie... Jasne. Ale wydaje mi się, że ta szczerość bardzo pomaga, czyli sytuacja, w której możesz powiedzieć, okej, to ja potrzebuję 2 dni, żeby się zastanowić i wrócę z konkretem. Dzisiaj trochę nie chciałbym strzelać z palca. Bardzo mi się podoba, bo to jest branie odpowiedzialności za siebie. Takie naprawdę jedno z największych form, kurde, korzystania ze swojego człowieczeństwa, no nie? Czujesz, że teraz masz low energy. Nie musisz się koniecznie spowiadać klientom, że masz low energy day, bo to też nie jest aż taka relacja. Ale tak jak mówisz, można to obrócić w coś, co jest jakby etyczne, porządne. Powiedzieć, ej, wrócę do was za 2 dni, bo chcę to zrobić dobrze. Plus ja widzę, jak nasi klienci, bo zarówno produkujemy dla firm, ale także dla prywatnych twórców, nie wszyscy mają doświadczenie, więc dla nich przyjście do studia jest pewnego rodzaju wydarzeniem, więc my też dbamy o to, żeby po prostu było miło. Żeby to był, że ktoś czasami, wiesz, dostaje
14 raz to samo pytanie, więc wtedy po prostu biorę głęboki wdech i powiem: słuchajcie, robi się to tak, tak i tak. Możecie zrobić albo sposób A, albo sposób B. Tu będą takie skutki, tu będą takie skutki. Jeżeli nie wiecie, zróbmy próbkę. No po prostu musisz trochę tej takiej empatii i spokoju odnaleźć. Nie mówię, że nie ma sytuacji, w których ja odbieram telefon i myślę sobie... rozmawialiśmy o tym. Mogłem sprzedawać amortyzatory z Chin, nie? Tak, ale myślę sobie, że po pierwsze poczucie tego, że to jest twoje i grasz na siebie, na własną firmę. Jeden element bardzo ważny. Drugi, że znasz się na tym. Że tam przeczytałeś dwie książki o tym, jak produkować dębowe stoły i teraz myślisz sobie, będę handlował dębowymi stołami, bo wszyscy chcą, tylko po prostu czujesz temat, że ktoś ci opowiada o czymś i ty myślisz sobie, okej, okay, można to zrobić tak, tak i tak. Gra. Na ile umiejętność dobrego kontaktu z ludźmi, aktywnej rozmowy, aktywnego słuchania to jest po prostu talent, charakter i lubię ludzi, a na ile to jest coś, co trzeba wypracować? To jest rzecz, za którą jestem najbardziej wdzięczny, jeżeli można powiedzieć o genach. Mój dziadek był wielkim gadułą. Był prawnikiem, który zawsze znał się ze wszystkimi dobrze żył, potrafił się dogadać, znaleźć jakieś takie wspólne łącze. Moja mama też jest wielkim gadułą, też pracuje jako prawnik, więc to się akurat świetnie się sprawdza, więc ja genetycznie dziękuję za to niesamowicie. To jest coś, co otwiera ci drzwi, gdzie tylko chcesz. Bycie jakby otwartym na ludzi. Druga rzecz to jest jakby doświadczenie dziennikarskie, czyli umiejętność rozmowy, zadawania pytań, jakiegoś takiego właśnie słuchania ludzi. Bardzo wszystkim polecam. Ale też mam pełną świadomość, że nie jest to dla wszystkich. I ja też wiem, że często, kiedy ja inicjuję jakąś rozmowę, to ktoś patrzy na mnie jak na idiotę, bo mówi, co to za pewny siebie typek, co się tu spoufala, no nie? Mhm. Weź gościu, w ogóle nie chcemy z tobą rozmawiać. Więc często też się można sparzyć. Natomiast jest to umiejętność, która otwiera drzwi, bo to nawet nie chodzi o umiejętność jakby na przykład pracy z klientami, tylko moment, w którym psuje ci się, nie wiem... pralka i dzwonisz po 10 hydraulikach i trochę łapiesz z nimi to połączenie. Tu nie chodzi o manipulację, tylko chodzi o umiejętność, proszę pana, jakby powiem szczerze, zepsuła mi się pralka, pojutrze wyjeżdżam, jakby moja propozycja jest taka, że zapłacę podwójną stawkę, ale bardzo proszę, gdyby mógł pan dzisiaj przyjechać. Uważam, że clue we wszystkim to jest bycie miłym dla innych ludzi. Mhm. Bo często obserwuję taką postawę, że ktoś przychodzi do kawiarni i mówi, hej, tu dla mnie to. Mhm. Tam jest drugi człowiek, który ma różny dzień, który to, że on pracuje, ludzie w gastro, bardzo proszę, szanujmy ludzi w gastro. Mhm. Oni pracują za naprawdę, nie chcę powiedzieć, jakby no nie, jest to praca, która wymaga bardzo dużo zaangażowania i bycie miłym dla klienta i uważam, że takie kozakowanie, bo ja teraz przyszedłem do knajpy, ja tu wydam moje pieniądze, no to nie pochwalam. No, to jest też taka grupa społeczna, na której regularnie się wyżywają klienci, więc jakby retail i gastro. Ludzie, bycie niemiłym dla ludzi w call center, mhm. jakby ja rozumiem, że możecie to denerwować, że ktoś znowu dzwoni. Tak, ale to nie ta osoba jest prezesem, który podpisał tę dziwną nowelizację, that's że nagle point. Masz tak, do dupy umowę. Czyli z jednej strony empatia, z drugiej strony też w tym, co mówisz cały czas, przeziera taka rzecz dla mnie ważna, bo szczerość intencji jest też czymś takim, co przeziera swoich wypowiedzi, że najlepszą metodą na ogarnięcie tak naprawdę wszystkiego w życiu jest spokojna, empatyczna asertywność. Jak ktoś bywa śliski, o kurde, to się tak w sekundę wyczuwa, że ktoś ma inną intencję niż mu mówisz, próbuję powiedzieć. Dałeś ten przykład właśnie z pralkami. Kurde, bycie miłym i ze szczerą intencją. Jak ktoś nie chce wajbować, ma święte prawo. Jesteśmy demokratycznym krajem, gdzie każdy obywatel może mieć w dupie innego, ale jesteśmy też krajem, w którym jeśli powiesz, wiesz, w miły sposób coś, co masz ochotę powiedzieć i intencja jest szczera, każdy ma prawo w tym momencie, żeby zareagować dobrze. Ja mam konkretny przykład z byciem miłym. Domek, o którym wspomniałem, jest na środku, pośrodku niczego, no a co jakiś czas muszą przyjechać panowie szambiarze, mm-hmm. którzy doskonale wiedzą, że ja nie jestem dla nich biznesem, bo po pierwsze mam jakieś tam małe szambo, za które mniej hajsu biorą, po drugie dojazd do mnie jest fatalny. Natomiast panowie za każdym razem, kiedy przyjeżdżają, dostają ekstra browara, jest miło, ja nie tam, o, przyjechali, to teraz się rozliczymy, koniec. Jak tam? Dużo pracy? Co się dzieje? O, widzę, że nowy samochód. I to jest moje, jakby, ja naprawdę jestem ciekawy, bo między innymi rozmawiając kiedyś z nimi, okazało się, że jest duże zapotrzebowanie na koszenie działek w okolicy. Aha. Więc też sobie pogadaliśmy o tym, kurczę, możemy kupić kilka kosiarek i takie, no wiesz,
Hustle. Kombinujesz, no nie? Jasne, oczywiście, że tak. Przerzucasz i ja na przykład miałem taką sytuację, że tam ktoś z rodziny organizował wyjazd i mówi, szambia, że nie przyjadę. Ja mówię, daję, zadzwonię. Panie Marku, jakby głupia sytuacja, wiem, że jest święto, ale jesteśmy wiernym klientem, jakby bardzo bym prosił. Mhm. Dobra. Mhm. I tu mówię, broń Boże, nie jest to manipulacja czy takie granie na emocjach? Nie, słuchaj, właśnie dlatego o tym mi chodzi. Manipulacja by to było, gdyby intencja była niejawna. Gdybyś, wiesz, zmyślał, jakąś bajkę opowiadał, brał typa na poczucie winy, whatever, a ty mówisz, bardzo proszę, nie? Być może jeszcze zaoferowałeś pewnie, nie wiem, jakąś dodatkową stawkę czy coś w tym stylu, wiesz, i mówisz, że bardzo prosisz, to jest ewentualnie, wiesz, twoja sytuacja, a to jest coś, co ewentualnie możesz dać w zamian i jest to fair. Tylko też nie zawsze to, nie jakby, ja trochę zmierzam do tego, że zawsze się uda. Niestety nie zawsze się udaje. O, wiadomo. Nie? Ale też trzeba mieć na tym gotowość, nie? Bo nie mamy kontroli żadnej na reakcję drugiego człowieka. Marcin, słuchajcie, dziękuję ci ogromnie. Dziękuję ci ogromnie, że byłeś pierwszym gościem w moim podcaście, który się właśnie otworzył na gości. Bardzo się cieszę z wniosków i z inspiracji, które tutaj podrzuciłeś. Mam wrażenie, że wielu naszym słuchaczkom i słuchaczom mogą się wydać cenne, bo dobra sztuka rozmowy jest czymś, o co się boję. Nie pokusiłbym się od razu o jakieś mroczne teksty w stylu, że zanika, ale obawiam się, że może zaniknąć. Szczególnie, że pandemia nas wycięła z życia towarzyskiego, trochę musieliśmy się przygotować do nowych narzędzi, a niektórzy nie byli nawet wprawni w tych, co były, wiesz, wcześniej. Musimy się cały czas dostosowywać i myślę sobie, że ludzie są w dużym zapotrzebowaniu na jakieś takie proste actionable steps, proste rzeczy, o których warto myśleć i podoba mi się, że ile byśmy nie gadali, bądź co, bądź profesjonalista z profesjonalistą, trochę skręcamy do takiego basic tematu, czyli po prostu, kurde, być empatycznym, miłym, patrzeć na człowieka jak na człowieka. Dziękuję ci bardzo. No ja nie ukrywam, że różnica pomiędzy tym, jak rozmawiamy tutaj, a tam 2 metry dalej za studiem, niewiele się to różni. Nie, wiadomo, jest jakaś, tam tak. Tam troszkę tam, się pilnujemy, tam, tak? Tam bardziej gadaliśmy, tam więcej kliliśmy i więcej gadaliśmy o kryzysie na Sri Lance. Tutaj stanowczo mniej mówimy dupa i gadamy tak, o filozofii. Tak. Ale nie? Ja zachęcam do tego, żeby szczerze gadać i to nawet nie trzeba się widzieć na żywo. Voice over. I wysyłanie wiadomości głosowych jest świetną formą komunikacji. Można być, mój przyjaciel przez 3 lata mieszkał w Szwajcarii i mieliśmy kontakt raz w tygodniu, wysyłając sobie długie wiadomości głosowe. To u mnie, tylko konkret, no nie? Ale też jakby small talk też jest spoko. Też... Głos jest w ogóle fajny, nie? Bo wiadomość tekstowa jednak trzeba użyć. Nie ma emocji, tam nie wiadomo, to się strasznie długo pisze w ogóle. Nie wiesz, czy ktoś żartuje, czy nie do końca, ciężko. Ja jestem człowiekiem właśnie bardziej wychowanym na piśmie, ale mam taką przyjaciółkę, Natalia, jakby mordę Żółwik, która do mnie wysyła wiadomości głosowe, do niej pisze. I nasz najgorsze konwersacje. Nasz czat na Messengerze wygląda po prostu debilnie, ale ja wolę pisać i mi się szybciej pisze. Szybciej zbieram myśli pisząc niż mówiąc. Mówię praktycznie tylko w zasadzie tylko na żywo w życiu. Ale lubię to. Lubię, że słyszę jej tok myślenia, mówienia, pauzy. Boże, jak pauzy. No, emocje, tak, nie? Nie jest to takie odarte z... Przepraszam. Nie jest to taki... Czyściutki komunikat, nie? Dokładnie. Tylko coś tak. Tam się dzieje. Dokładnie tak. Dziękuję ci ogromnie, że do mnie wpadłeś. Cieszę się przepotężnie. Studio Plac i oprócz twojej pracy, ty prywatnie, gdzie można cię szukać i znaleźć? Na całym świecie w internecie. Jak się wpisze Marcin Łukasik, to tam można sobie znaleźć. I tak, zachęcam do podcastowania. To taka moja puenta na koniec, bo uważam, że dużo osób ma bardzo dużo ciekawej wartości w głowie, którą można przekazać. Dziękuję za zaproszenie. To zaszczyt być... gościem numer 1 i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.